Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Znajdujemy się w Dzierżoniowie. Razem ze mną obecny jest instalator, a my chcielibyśmy Wam zaprezentować kolejną z realizacji montażu pompy ciepła marki Rotenso. Witam bardzo serdecznie. Damian Szemańda, ja reprezentuję firmę N-Sky and Tehilo spółka z o.o. Co to jest za obiekt? Jaka jest jego powierzchnia? Z czym ta pompa ciepła tutaj w tym obiekcie współpracuje? Tak, jest to obiekt przemysłowy. Tutaj firma Daflex produkuje etykiety samoprzylepne. Obiekt ma około 300 metrów kwadratowych. W środku są grzejniki, czyli pompa jest dopasowana do wyższych temperatur. Zamontowaliśmy tutaj świetną pompę Rotenso Windmi o mocy 14 kW. Przepracowała cały sezon grzewczy, bo zamontowaliśmy ją w październiku w tamtym roku. Do tej pory obiekt był ogrzewany z ciepłociągu miejskiego, który okazał się bardzo drogą alternatywą, jeżeli chodzi o ogrzewanie. Właściciel firmy zdecydował się na rezygnację z ciepła miejskiego i chciał przejść na źródło ciepła ekologiczne, jakim jest pompa ciepła. Czy możesz przybliżyć, jak bardzo obniżyły się koszty ogrzewania tego obiektu? W miesiącach takich już stricte zimowych, czyli te grudzień załóżmy, dla porównania z poprzednim rokiem, właściciel tak mniej więcej szacował koszty na poziomie 3000 zł miesięcznie za ogrzewanie miejskie, natomiast przy pompie ciepła w tej chwili przeliczyliśmy, że w grudniu kosztowała go ta pompa około 600 zł. Nie? Czyli faktycznie zmiana jest dość duża. Uwagę na pewno przykuwa potężny fundament, który został pod tą pompę przygotowany. Na jaką głębokość opaliście się, tworząc ten fundament? Mógłbyś troszeczkę więcej o nim opowiedzieć? Tak. Fundament jest dość solidny. Tak naprawdę wykonany jest z jednej bryły betonu. Kopaliśmy tutaj ten beton na głębokość około 60 cm. No i zużyliśmy około 1 metra sześciennego betonu. Sporo, tak. Tu będą jakieś wykonywane jeszcze w przyszłości prace ziemne, ponieważ będzie teren wykończony kostką brukową. Właściciel chciał mieć też pewność, że podczas wykonywania tych prac ktoś nie podkopie się troszkę za mocno, żeby ta pompa mogła się przechylić. Jak wiadomo, pompa ciepła typu monoblok jest wystawiona na bezpośrednie działanie czynników zewnętrznych. Również dotyczy to instalacji hydraulicznej. Gdyby wystąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej, ta pompa jest narażona na zamarzanie tej właśnie instalacji hydraulicznej. Wobec czego dostępne są dwa sposoby zabezpieczania pomp ciepła typu monoblok przed zamarzaniem. Jednym z nich jest wykorzystanie glikolu propylenowego. Drugie rozwiązanie to wykorzystanie zaworów antyzamrożeniowych. Jaki element zabezpieczający został tutaj wykorzystany? Tutaj akurat mamy zawory antyzamrożeniowe. I tutaj faktycznie bardzo ważna uwaga, bo wykorzystanie zaworów antyzamrożeniowych również gwarantuje nam prawidłowe zabezpieczenie tej pompy ciepła przed zamarzaniem. Przenieśliśmy się do kotłowni, by zaprezentować Wam składowe elementy, z których zbudowana jest instalacja hydrauliczna na tym obiekcie. Od pompy ciepła do zbiornika buforowego biegną nam dwie rury wykonane z polipropylenu. Są to rury PP40. Naszym oczom na pewno ukazuje się zbiornik buforowy. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej na temat wykorzystania tego zbiornika? Tak, zbiornik firmy Rotenso, pojemność 200 litrów, pełni on funkcję sprzęgła w układzie. No i jak typowe sprzęgło, ciepła woda z pompy doprowadzana jest w pierwszej kolejności do bufora, gdzie jest nagrzewana i pompka obiegowa rozprowadza tą ciepłą wodę na obiekt. Czyli układ składa się w gruncie rzeczy z jednej strefy grzewczej, tak? Z jednej strefy grzewczej. Czyli to jest kolejna bardzo ważna dla nas wszystkich informacja, że pompa ciepła Rotenso Windmi, mimo że jest dość podstawowym urządzeniem w naszej ofercie, to w zupełności wystarcza do tego typu realizacji, gdzie mamy do obsługi jedną strefę grzewczą. Do górnej części bufora mamy podłączone dodatkowe złącze. Co to jest za złącze? Jaką ono pełni tutaj funkcję? Tak jak wcześniej wspominałem, obiekt był wcześniej ogrzewany z ciepłociągu miejskiego i tutaj system tak przygotowaliśmy, że właściciel, gdyby kiedykolwiek się zdecydował na powrót do tego typu ogrzewania, ma podłączony obiekt do tego samego bufora. Obiekt jest w tej chwili nieczynny, zawory zamknięte, ale w każdej chwili jest możliwość uruchomienia tego obiektu. Pompa ciepła połączona jest ze zbiornikiem buforowym przy pomocy rur z polipropylenu. Co bardzo istotne, rury te cechują się odpowiednią średnicą wewnętrzną. Minimalne średnice wewnętrzne rur hydraulicznych, które możemy wykorzystać do instalacji pompy ciepła, zawarte są w instrukcji montażu. W tym przypadku mamy wykorzystaną rurę PP40, która zapewnia nam właśnie tą minimalną średnicę wewnętrzną. Wykorzystany bufor pełni funkcję sprzęgła hydraulicznego.
a zatem jest to połączenie równoległe, przy którym mamy wykorzystaną tylko i wyłącznie jedną strefę grzewczą. Za sprzęgłem hydraulicznym mamy rury, które obsługują nam układ centralnego ogrzewania. Ze względu na charakter obiektu oraz na aktualne warunki pracy wykorzystano w tym przypadku rury miedziane o średnicy 28 mm. Jak wiadomo, pompą ciepła można sterować na wiele sposobów. W niektórych przypadkach użytkownicy decydują się na sterowanie poprzez nastawy manualne, w niektórych przypadkach użytkownicy decydują się na wybór krzywej grzewczej. Powiedz mi, w jaki sposób odbywa się sterowanie pompą ciepła w tym obiekcie i jaka jest utrzymywana tutaj temperatura? Tak, tutaj nie mamy zastosowanej krzywej grzewczej. Właściciel sobie tutaj zażyczył, żeby mieć stałą temperaturę na wylocie, którą sam sobie codziennie kontroluje i dopasowuje do warunków, jakie są potrzebne na produkcji. Tak naprawdę na hali produkcyjnej utrzymywana jest temperatura w okolicach 22 stopni, mniej więcej. Na pewno jest to taka temperatura, która pozwala pracować wszystkim ludziom, nawet w krótkich rękawkach. No i jest to też podyktowane pewnie procesom technologicznym, które ta firma tutaj prowadzi. Sterownik pompy ciepła Rotenso Windmi oferuje nam to wszystko, czego potrzebujemy z punktu widzenia codziennej obsługi pompy ciepła. Możemy przede wszystkim modyfikować ustawienia parametrów temperatury zadanej, czy to na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania, czy to na potrzeby instalacji ciepłej wody użytkowej. Dodatkowym atutem sterownika pompy ciepła Rotenso Windmi jest również możliwość weryfikacji parametrów pracy urządzenia. Gdybyśmy chcieli zweryfikować poszczególne parametry pracy urządzenia, to przy wykorzystaniu instrukcji obsługi, gdzie te parametry są szczegółowo opisane, zarówno użytkownik, jak i serwisant jest w stanie przeprowadzić wstępną weryfikację prawidłowego jej działania. Co również bardzo istotne, sterownik ten posiada wbudowany moduł Wi-Fi, a zarazem sterowanie urządzeniem z dowolnego miejsca na świecie przy pomocy smartfona jest jak najbardziej możliwe. Dodatkowym atutem sterownika jest wbudowany czujnik temperatury pokojowej, co powoduje, że sterownik ten również może pełnić funkcję termostatu pokojowego. Poza instalacją hydrauliczną w kotłowni również została zamontowana instalacja elektryczna powiązana z pompą ciepła Rotenso Windmi. Widzimy tutaj przede wszystkim zabezpieczenia nadmiarowo prądowe na jednostkę zewnętrzną oraz na dodatkową aparaturę. Widzimy również podlicznik. Aktualnie pompa Rotenso zużywa około 850 W mocy elektrycznej. Od początku swego istnienia, czyli od października 2023 roku, pompa zużyła około 4000 kWh. 4000 kWh przez niemal cały okres grzewczy w obiekcie o polu powierzchni 300 m2. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik. Pozostając w tematyce pomp ciepła Rotenso Windmi, chciałbym wspomnieć Wam o czterech ważnych atutach, którymi cechuje się ten produkt. Pierwszym z nich jest przede wszystkim niski spadek dostępnej maksymalnej mocy grzewczej przy niskich temperaturach zewnętrznych. Kolejnym atutem jest utrzymywanie parametru 59 stopni wody na wyjściu, nawet gdy temperatura zewnętrzna oscyluje w okolicach minus 15 stopni Celsjusza. Trzeci atut to przede wszystkim prostota sterownika. Oferuje on nam współpracę z jedną strefą grzewczą, co w realizowanej inwestycji w znakomity sposób spełnia swoje zadanie. Sterownik jest bardzo intuicyjny, bardzo prosty w obsłudze, co sprawia, że nawet mniej lub bardziej zaawansowany użytkownik będzie w stanie obsługiwać tą pompę w prawidłowy sposób. Czwarty, ostatni atut pompy Rotenso Windmi to przede wszystkim jest jej cena. Jest to najtańsza pompa ciepła dostępna w naszej ofercie, aczkolwiek zastosowane technologie oraz jakość samego urządzenia pozostaje na tym samym bardzo wysokim poziomie. Chciałbym z tego miejsca podziękować panu Damianowi za zaproszenie nas na inwestycję, w której realizował pan montaż pompy Rotenso. Dane firmy pana Damiana znajdziecie na dole tego filmu, także z mojej strony bardzo dziękuję. Do zobaczenia i do usłyszenia.